Wszystkim. Dzisiaj mamy 11 maja i z Wami wita się Ignaś. I zgadnijcie dlaczego. Zatrzymajcie filmik i piszcie w komentarzach. Okej, okay, a więc dzisiaj jest 11 maja i Ignaś ma swoje imieniny. 8 maja miał Staś, a w takim małym odstępie czasowym, czyli 3 dni, ma już nasz Ignasiu. Wszystkiego najlepszego, synuś. Ale tańcuje. Buziaka daj mamie, szybko. Szybko buziaka. Nie, nie chcesz? Trzeba było go troszeczkę ponamawiać, ale udało się. Dostałam imieninowego buziaka. Tak? O, już kombinuję, już. Co by tutaj dzisiaj zbroić? Wczoraj wam nie nagrywałam vloga, ale on tak broił. Na stół wchodził, na parapet. Wszędzie, gdzie się da. Wszędzie, gdzie się da po prostu. Na schody. Myszka. Moje kochane. Dobra, rozłączam się. Ojejku, ojejku, no czekaj. Idę sprzątać mieszkanie, ponieważ jutro przychodzą panowie nam coś naprawić, przynajmniej spróbować. Więc zobaczymy. Pa! Kochani, stwierdziłam, że zrobiłam zupkę, a na drugie zrobimy kaszotto. Tylko patrzę, gdzie jest moja kasza jęczmienna. Za olejem ustawiłam. Mam nadzieję, że są dwie torebki. Są. Mamy kaszę jęczmienną, więc robimy kaszotto. Może tak się odwrócę. Kaszotto z kurczaczkiem, który się tam rozmraża, i z brokułami. Mam nadzieję, że wyjdzie pyszne. Na pierwsze będzie właśnie zupka, którą Ignaś już zjadł, a na drugie, no, tak jak mówiłam. Dobrze, kochani, kaszotto już jest gotowe. Ja wiem, że to nie za fajnie wygląda, bo taka paćka, ale naprawdę smakuje bardzo dobrze, więc jeżeli jeszcze nie jedliście kaszotto, to wchodźcie na neta, szukajcie jakiegoś fajnego przepisu i koniecznie sobie zróbcie i spróbujcie. Siedzimy na dworze i przyniosłam Stasiowi jakąś grzechotkę, żeby... Proszę. Proszę. No, więc siedzimy na dworze. Tutaj są chłopaki. Zajmują się, ja sobie teraz usiądę troszeczkę. Nie wiem, bo pójdę sobie zrobić wodę. Szkoda, że nie mam cytryny, bo mam ochotę właśnie na taką wodę z cytryną. I tak, nie będziemy za dużo nagrywać pewnie na dworze, zaraz położę aparat. Mam też, nie wiem, może 3-4% baterii, więc zaraz spadnie. Więc prawdopodobnie po prostu jutro dokończymy tego vloga. Ignaś się zajadał tym kaszotto właśnie z kurczaczkiem i z brokułami, bardzo mu smakowało. Zupę też się bardzo ładnie zjadł, więc jestem z niego zadowolona. A Stasiulek za jakąś godzinkę odjadł swój obiadek, on ma jarzynki z kurczakiem, więc taka zupka, wiecie. No i chłopaki się tutaj bawią. Co tam masz? A ten wąż jest tutaj rozłożony, muszę go zaraz tam na bok gdzieś wziąć. No, bo tutaj dostał od cioci lizaki, tak? W takim jednym dużym lizaku dostał ileś tam i ja mu zrobiłam takie coś. O, zaraz mi bateria padnie, więc tu ma taką minkę narysowaną, o. Dobra. Cześć wszystkim, jest godzina jakoś 10:11, a my rozpoczynamy drugi, jak się do mnie tu uśmiecha. Pokaż się tutaj wszystkim. A my rozpoczynamy drugi dzień vlogowania, więc zapraszamy serdecznie do oglądania. Ho, 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 a kto sobie tak tutaj ładnie leży? Kto sobie tutaj tak ładnie leży, no? Kochani, dzisiaj naprawdę było fajnie, bo pospaliśmy sobie do godziny 8. Ignaś dopiero przyszedł do godziny 8. Stasiu by jeszcze spał, no ale Ignaś zawsze go budzi, po prostu przychodzi i daje mu buziaka, bo się kładzie. No i Stasiulek ma taki sen, że po prostu się przebudza, tak kochanie? A tutaj zobaczcie, to jest Ignasiulek, je mleczko. Się cieszy. No i na razie siedzimy, czekamy na moją mamę, ma przyjechać. Troszeczkę zajmie się chłopakami, posiedzi z nimi na tarasie, a ja zacznę kosić. Mamy tyle do koszenia, ale chociaż spróbuję trochę Dawidowi pomóc, bo później jak przychodzi z pracy, no to siedzi tam z 2 godziny i kosi. A wiadomo, każdy by chciał razem spędzić czas, w końcu jest weekend. Zobaczcie, jak Ignaś ładnie sobie je malinki. Dobre? No pycha, mam jeszcze truskaweczki. Jedz, jedz, kochanie. To jest zdrowe, pycha. Myślałam, że nie będzie chciał, bo są takie lekko jeszcze kwaśne, ale zajada się, już ma drugą porcyjkę, tak? Dzisiaj bardzo mało nagrywam, przepraszam was, ale no nie było kiedy, po prostu kosiłam tyle czasu. Czekajcie, odwrócę. Kosiłam tyle czasu, później byłam na zakupach.
No i teraz co? Będę zaraz chłopaków kąpała, będę po prostu ich ogarniała do snu, więc pewnie jeszcze jutro na 3 dni przeciągnę. Wiem, że trochę takie może być chaotyczne, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc jutro jeszcze na pewno wam coś dogram. A tutaj macie Stasiunia, który nie chce jeść mleka. Chyba za ciepło, co? Na to mleko. Byliśmy też, chcieliśmy też chrzest dzisiaj załatwić, byliśmy, ale księdza nie było. Nie było, nie było, więc pewnie w poniedziałek podjedziemy po majowych, bo jutro chyba są u nas w parafii komunie, więc wiecie co, ksiądz raczej nie będzie miał czasu. Więc mam nadzieję, że w poniedziałek uda się pójść po majowych od razu po mszy i no i wtedy po prostu załatwimy chrzest. Ojejku, widzicie jak on się już obraca? Trzeba na niego tak uważać, że ho, 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 spać idziemy. No i tak jak kochani mówiłam, dzisiaj mamy 3 dzień vlogowania, zapraszam was bardzo serdecznie. My jesteśmy spakowani, Ignaś tutaj jest ubrany, Stasiu jak tam leży, czekamy na moją mamę. I jedziemy do mojej mamy, będziemy razem robili taką kapustę. Wydaje mi się, że będzie ona taka bardziej na słodko, ale to jeszcze zobaczymy, więc zapraszam na dzień z nami. Nagramy Stasiulka? Co to za małpka? Co to za małpka? Nie odzywałam się do was jakiś czas i jedziemy na miasto, bo dzisiaj musi tam wejść po jedną rzecz do Żabki. No i przy okazji się po prostu przejdziemy. Tutaj zobaczcie, Ignaś tutaj siedzi. Tutaj, o, nie wiem czy widzicie. Stasiu, bo troszeczkę tutaj z tyłu jest ciasno, wiecie, jak siedzę z dziećmi, więc ciężko mi jest pokazać. I jeszcze chciałam was się spytać, czy znacie jakieś fajne stronki, albo widzieliście w sklepie jakieś rzeczy dla chłopców na chrzest? Nie chcę teraz, mówię, jakiegoś takiego typowego garnituru i nie chcę też, żebym miał na głowę kaszkietu, bo mi się to w ogóle nie podoba. Ale jeżeli macie jakieś takie fajne, upatrzone ubranka, bo niedawno kupowaliście, to dajcie mi znać w komentarzu, albo wyślijcie linka, jak macie. Będę bardzo wdzięczna. Stawiliśmy zamiast na lody to na granitę, tak? Do sezmy, bo już mi się poplątało. Więc na granitę ja mam akurat kiwi, mama ma egzotyczną, a Zuzia ma wieloowocową, więc chłodzimy się w taki sposób. Jakoś nie miałam ochoty dzisiaj na lody, więc zaproponowałam, czy też nie mają ochoty na taki sorbet po prostu zimny. Co, kochanie? No nie, ty nie, to jest za zimne. To jest mega, mega zimne i nie chcę dziecku dawać, żebym... bo później gardło od tego nie bolało. Więc teraz spacerujemy, pijemy i pewnie będziemy wracać do domu. Halo? Gdzie ty jesteś? No? Na placu zabaw? No, my weszliśmy na plac zabaw, jeszcze trochę posiedzimy u moich rodziców i jedziemy już do naszego domku, tak Ignaś? Jej! Stasiu też jest na dworze, tylko mama poszła z nim się przejść, bo on nie lubi, wiecie, jak stać w miejscu po prostu wózkiem. Woli jak się spaceruje.
placu zabaw przed moim blokiem i zobaczcie, to są huśtawki, na których ja sama się huśtałam. One już naprawdę mają kupę lat. I zobaczcie, tutaj mają właśnie takie, są całe metalowe i tutaj tak się... Chciałam pokazać na drugie, ale o, widzicie, podnosi całe do góry. Więc Ignaś huśta się na huśtawce, jak kilkanaście lat temu huśtała się właśnie mama jego. Ja, ale to powiedziałam. No, tutaj są jeszcze takie koniki. Kiedyś ten plac był bardziej rozbudowany, ale wszystko po kolei później usuwali i zostało tylko takie podstawowe huśtawki. Ale powiem wam, że one są dużo lepsze niż te zwykłe. Byliśmy przed chwileczką na tym drugim. Byliśmy przed chwileczką na tym drugim takim nowszym placu zabaw i tam było, wiecie co, na takie łańcuchy, jak wam kiedyś pokazywałam. I co? I po prostu trzeba było go trzymać, bo on mi się do przodu nie przechylił i nie wyleciał, więc takie huśtawki niby, że mają już kilkanaście lat, ale naprawdę świetnie się sprawdzają. Dobrze kochani, ja już z tego miejsca będę się z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo, że byliście przez te 3 dni z nami. Jeżeli wam się podobał filmik, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to naprawdę zachęcam do wciśnięcia tego czerwonego guziczka. Dziękuję. Buziaki.